Jest ze mną partnerka Mateusza Szczepaniaka, Karolina Longawa, witaj. Dzień dobry, cześć. Powiedz mi, jak ci się mieszka w Bielsku-Białej? W Bielsku muszę powiedzieć, że naprawdę mieszka mi się bardzo dobrze. Piękne krajobrazy, fajny klimat, sympatyczni ludzie, także nie mogę narzekać. Zaklimatyzowałeś się już tutaj? Zdecydowanie. Mogę powiedzieć, że mieszkam w Bielsku, w pełnym tego słowa znaczeniu. Co robisz na co dzień? Jestem studentką, jestem na ostatnim roku studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, tak więc żyję na walizkach. Jeżdżę między Wrocławiem a Bielskiem, Bielskiem a Wrocławiem. Na szczęście dość blisko jest Wrocław, więc masz nie tak daleko. Ja mam ciężką nogę, także jak depnę samochodem, to jestem, słuchaj, 3 godziny i jestem. Też zrobiłaś ostatnio kurs menadżera sportu. Tak, sport gdzieś od zawsze był obecny w moim życiu, dlatego postanowiłam zrobić coś dla siebie. Fajna sprawa, polecam każdemu. Miałam przynajmniej zajęcie w wakacje, także już mogę powiedzieć, że jestem certyfikowanym menedżerem sportu. I chcesz się tym zająć w przyszłości? No słuchaj, Mateusza się zajmować nie będę. No właśnie, o to mi chodziło. Nie, zostawiam to profesjonalistom. Aczkolwiek, tak jak mówię, zrobiłam to bardziej dla siebie, a czy to mi się kiedyś przyda, to się okaże. Mateusz by nie chciał mieć taką panią menadżer? Słuchaj, musiałabyś go o to zapytać, a jak powie, że nie, to ja z nim porozmawiam w domu. No właśnie, powiedz mi, jakim partnerem jest Mateusz? Mam mówić szczerze? Tylko. Szczerze. Nie, tak naprawdę to jest przede wszystkim mój najlepszy kumpel i dobry człowiek, a tak na trzecim miejscu to powiem, że jest bałaganiarzem. Też ma przezwisko Dzikie. W poprzednim wywiadzie nasi kibice też mogli to zobaczyć ten wywiad, więc jest coś powiązanego z tym bałaganem. Z bałaganem, on jest chodzącym po prostu chaosem, jest nieogarnięty, ale chyba po prostu właśnie w tym jest cały jego urok. Bo w wywiadzie się do tego nie przyznał, bo ja rozmawiałam z jego mamą ostatnio i właśnie też to powiedziała, że zawsze na każdy obóz, na każdy wyjazd musiała go pakować, bo zapominał skarpetek, korków, no to... dresów i do tego się nie przyznał, ale jednak to jest prawda, to skoro ja tak mówisz. Tutaj sprzedam Mateusza, wracają z obozu, są już w autobusie, jadą i nagle Mati idzie do trenera i mówi: trenerze, zatrzymujemy autobus, bo ja nie wiem, czy spakowałem wszystkie swoje rzeczy, więc autobus był zatrzymany, Mateuszek wyszedł, sprawdził walizkę, czy wszystko jest i pojechał dalej. No czyli kiedyś była mama, teraz ty się tym zajmujesz. Kiedyś była mama, a teraz jest mama i jestem ja. Jedna osoba nie wystarcza. Jedna osoba nie wystarcza. Powiedz mi, bo ostatnio Mateusz naszczelił trochę goli i dzięki przede wszystkim niemu były takie wyniki podbeskidzie, jakie były. Jak on do tego podchodzi? Mateusz jest skromny. Czasem uważam nawet, że jest zbyt skromny, aczkolwiek przede wszystkim uważam, że jest to bardziej zaleta niż wada. I jest też nienasycony. Dla niego 4 bramki to nie jest aż 4 bramki, tylko 4 bramki i chciałby więcej, a poza tym apetyt rośnie w miarę jedzenia. Także myślę, że tak jak mówił przed sezonem, że te kilka goli byłoby super, to teraz mówi: dwucyfrówka musi być, po prostu. Jak wraca do domu, to przeżywa ten mecz, czy całkowicie odcina się dom to dom, praca to praca? On po meczu... Tutaj zdradzam szczegóły życia domowego, włącza PlayStation, odpala Batmana. Ja zamykam się w drugim pokoju, bo Mati do godziny 4 nad ranem po prostu nie śpi. Zanim z niego opadną te emocje meczowe, zanim sobie wszystko przeanalizuje, to po prostu nie może zasnąć, ale jeszcze przedtem jest moja analiza, moja prywatna. Właśnie pyta się ciebie jakieś rady? On się nie musi mnie pytać, bo ja jestem bardzo... Jako menadżer sportu. Jestem do wypowiedzi skora bez większej zachęty. Myślę, że bardziej ma dosyć tego, że po meczu, kiedy chciałby może właśnie się odciąć i odpocząć, to ja tam zaczynam analizować, mówić: słuchaj, tutaj źle się ustawiasz, gra głową dzisiaj nie, musisz się lepiej zastawiać. No i on wtedy dlatego śpimy osobno. Myślę, że to dlatego. Ale czyli jesteś taką, już powiem w cudzysłowie, rodziną bardzo sportową i piłkarską.
bardzo sportową, bardzo piłkarską, tylko z tej naszej rodziny to ja jestem tą osobą, która chętniej ogląda piłkę, która chętniej komentuje, która sprawdza newsy. Mati chciałby chyba od tego po prostu trochę odpocząć, ale no nie ma szans. Nie, jeden telewizor póki co, także wygrywam. Do tego twojego sportu jeszcze zaraz wrócimy, bo jest o czym mówić, ale jesteś tu już dość długo razem, bo już jeszcze za czasów, kiedy Mateusz był we Francji i wiem, że jeździłaś tam do niego nawet na weekend, żeby się z nim zobaczyć. Jesteśmy razem 6 lat, także to jest spory kawałek czasu. Jeździłam do Francji, no nie chciałabyś jeździć do Francji, także na weekend czasem mówiłam tacie, tata, słuchaj, wiesz, luźniejszy tydzień w liceum, żadnych sprawdzianów, mogę. No i jakoś to naprawdę zdarzało się, że przylatywałam w piątek w nocy i w sobotę w nocy wylatywałam, no ale jak widać chyba było warto. Teraz zawiążemy do twojej kariery sportowej, bo tak naprawdę już można powiedzieć, że to jest jakaś tam kariera. Duże słowo, ale byłaś dwukrotną medalistką brązową w skokach, tak? Tak, była w Polsce kilka lat temu taka akcja, były to czwartki lekkoatletyczne i później ze szkół w całej Polsce finały odbywały się przy okazji Memoriału w Warszawie i były te finały w stolicy i tam dwukrotnie, bodajże jeszcze w szkole podstawowej, 2 lata z rzędu zajęłam 3. miejsce, czyli byłam brązową medalistką Mistrzostw Polski w skoku w dal. I dlaczego tego dalej nie kontynuujesz? Później ze skoków w dal przerzuciłam się na siatkówkę. Grałam kilka lat w siatkówkę, a później może nie byłam tak uzdolniona. Też nie pozwalało mi na to kontuzje. Po prostu podjęłam decyzję o tym, że pora zacząć się uczyć i teraz jestem tu, gdzie jestem i robię to, co robię. Nic się nie dzieje bez przyczyny, jesteś teraz z nami. Jestem teraz z wami, bardzo się z tego powodu cieszę, a tak jak mówię, sport jest cały czas obecny w moim życiu. Gram w squasha, gram w tenis, także cały czas spędzam aktywnie czas. Czyli na squasha się możemy wybrać. Pewnie. Naszym partnerem jest też Enjoy Squash, gdzie możemy iść i chodzą też tam zawodnicy nasi. Nie wiem, czy wiesz? My też tam z Matim chodzimy, także... Powiem tutaj szczerze, Mati ze mną w squasha przegrywa, także... Czyli ogólnie on jest profesjonalistą w piłce nożnej, ale w sporcie i rodzinie... Nie ma szans. W kosza też przegrywa, w squasha przegrywa, w tenis przegrywa. Jeszcze tylko muszę nauczyć się grać w FIFA i będę miała kontakt. Karolina, to tak właśnie mówisz, że musisz zacząć grać właśnie w playa i zacząć może też profesjonalnie się tym zająć. No, myślę, że chyba nad tym, trzeba się nad tym zastanowić. Kogo był pomysł kupienia Julka, czyli psa, którego też mogli Państwo zobaczyć? Julek był moim pomysłem wymarzonym. Jako dziecko miałam psa. I marzyłam o tym, żeby mieć takiego swojego najlepszego kumpla. Mati długo nie chciał się zgodzić ze względu na nasz tryb życia, ciągłe wyjazdy, rozjazdy. No ale jak już zobaczył tą kulkę, jak już pojechaliśmy, to wróciliśmy w trójkę i z perspektywy roku, bo tyle Julek jest z nami, to nie żałuję przez ani chwilę, nie żałowałam decyzji o zakupie Julka. Jakie są wasze plany na przyszłość? Chcielibyście zostać w Bielsku-Białej? Ja na pewno nie miałabym nic przeciwko, żeby tutaj zostać na dłużej, bo tak jak mówiłam na początku, mi się w Bielsku bardzo podoba, jest bardzo ładnym miastem, ludzie są sympatyczni, aczkolwiek myślę, że będziemy mieszkać tam, w takim mieście, gdzie Mateusz będzie miał szansę na rozwój. Jeśli będzie to Bielsko, będę się bardzo cieszyła. Jeśli będę musiała się znowu przeprowadzić, zrobię to bez problemu. Bez problemu. Masz jakieś koleżanki? Przeprowadzając się tutaj nie znałam nikogo, miałam tylko moich 2 chłopaków, a teraz koleguję się z narzeczoną Mateusza Mozdrzenia i z dziewczyną Emiliusa Zubasa, także 2 takie najbliższe mi osoby. One też się czują tutaj samotne, także trzymamy się razem. Właśnie ciężko być dziewczyną piłkarza, bo o tym też mówiłam ostatnio z żoną Richiego Zajaca, z Iwaną i też zadałam jej to pytanie, czy ciężko z tym żyć? Ja myślę, że gdybym powiedziała, że ciężko z tym żyć, to bym zgrzeszyła. Myślę, że
też macie jakieś pewne poświęcenia, prawda? Są poświęcenia, ale myślę, że to, że Mateusz robi to, co kocha i zarabia tym na życie, jest przywilejem, a nie jakiegoś rodzaju wyrzeczeniem. I wszystko, co dzieje się dookoła, mimo że, tak jak wspomniałaś, są pewne minusy, to jest oprócz tego, że jego pracą jest świetną przygodą i ja bym zgrzeszyła, gdybym powiedziała, że ciężko jest żyć z piłkarzem. To jest fajne życie, dużo możliwości i absolutnie, absolutnie nie narzekam. Super. Czego możemy Wam życzyć? Czego możemy? Ja przede wszystkim tutaj Twoje życzenie chciałabym skierować w stronę Podbeskidzia. Punktów, bramek Mateusza. No już raczej królem strzelców nie zostanie, bo tam Nikolicz szaleje, ale tej dwucyfrówki mu życzmy i zdrowia, bo jak będzie zdrowie, to będzie wszystko. Tego Wam życzymy. Super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.